zasięg Open jest ogromny w tej chwili. Słyszę, że to są osoby, które już u nas były i bardzo fajnie. Tym razem możemy być my u was, nie tylko wy u nas i bardzo dobrze. Ja sobie w międzyczasie przygotowałam wodę, dlatego że będziemy potrzebować do kotletów, bo będziemy już je formować. Ja mam akurat formę, przepraszam, podkład silikonowy do pieczenia. Oczywiście może to być papier, tutaj ukłon w stronę vegan, wegetarian, no waste i tak dalej. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o wszelkie kotlety, bułeczki i tak dalej. Nie próbowałam robić na tym biszkoptu, ale też myślę, że da radę. I bardzo, bardzo fajny produkt. Więc w tej chwili będziemy formować. Jeżeli chodzi o formowanie, właściwie zależy to od waszej inwencji twórczej. My najczęściej robimy, jemy w formie burgerów, dlatego też zrobię kotlety, które będą rzeczywiście idealne do burgera, właściwie może w kolejnym odcinku zrobimy bułeczki i wtedy będzie całkowity komplet. W tej chwili po prostu, jeżeli chcecie dla dzieciaków, zróbcie mniejsze prawie w formie pulpecików. Mogą to być też większe foremki. Możecie nawet w związku z czerwonością uformować z tego serce i mieć na kolację romantyczną. Są na tyle proste, że nawet panowie mogą zrobić dla swoich pań miłe urozmaicenie. Też pisze, że chyba polubi gotowanie. Super, właśnie o to chodziło. Tak naprawdę wszystkie dania, które dzisiaj robimy, które wpisałam na tą listę, starałam się wybrać jak najprostsze, najszybsze. Zresztą mamy w tej chwili około godziny i już kończymy praktycznie drugą rzecz. Więc myślę, że całkiem niezły czas jak na gotowanie na żywo. Mam nadzieję, że na koniec ten pan nie zmieni zdania i mam nadzieję, że wyręczy swoją kobietę. Zresztą mam nadzieję, że twój mąż też, jak ty będziesz opiekować się córką, tobie też będzie mógł ugotować razem z nami, później odtwarzając sobie. Taka mała sugestia, Daniel. Tak, liczę na to. W ogóle zachęcam, żeby panowie nam się tutaj więcej udzielali i sprawiali przyjemność swoim dziewczynom, żonom, narzeczonym i tak dalej. Tak, zachęcam. Panowie, pamiętajcie, to wcale nie musi być coś wielkiego. My się z jajecznicy naprawdę też ucieszymy. Okej, okay, kotlety ja już mam uformowane. Jak tam, Basia? Pierwszy idzie. Co takiego? Moje się bardzo kleją, wiesz, także nie mogę powinna okay. Dodać więcej mąki. Jeżeli masz, w zależności jak bardzo się nie kleją, jeżeli masz za suche, zbyt sypkie, rozsypują ci się w rękach, czy raczej są za mokre? Nie, są takie raczej, wiesz, klejące i mokre. Okej, okay, w takim razie wystarczyło, że kasza jest bardziej ugotowana, dlatego też mówiłam, że tutaj nie ma reguły, jeżeli chodzi o ilość i czas gotowania. Jeżeli są za miękkie, to za luźne, to tak, rzeczywiście dodaj po prostu troszkę mąki. Przede wszystkim do ciasta. Jeżeli ciężko jest ci wymieszać w blenderze, przerzuć sobie do miski. Wtedy dodaj mąki i wymieszaj to po prostu ręcznie. Troszkę bardziej brudna robota. Ale może po prostu blender nie daje rady, to też jest bardzo często kwestia tego. Ja sobie nie włączyłam piekarnika, więc teraz włączę sobie piec. Widzę, że Norwegia także nas ogląda. Siostra Pawła, także fajnie. I też mam przecieki, Aga, że gdyby był kolejny odcinek, to panowie domagają się mięsa. Okej, nie mówię nie. Tutaj myślę, że Magda bardzo chętnie dołączy. My raczej troszkę się dzielimy. Ci, którzy bywają u nas i nas znają, wiedzą, że jest nas dwie właścicielki i no właściwie właścicielki trzy, ale
kucharze, szefowie, właściwie Magda jest szefem kuchni, jest ewentualnie jej pomocnikiem, ale jeżeli chodzi o dania bezmięsne, tutaj ja się w tym specjalizuję, Magda przede wszystkim właśnie w mięsie, więc bardzo prawdopodobne, że namówię ją na następny odcinek i wtedy będzie rzeczywiście mięcho i mięcho i jeszcze raz mięcho. Ale może nie na deser. Nie, tutaj stanowczo danie główne, ale widzę też, że Niemcy także nas oglądają. Pani Iza czeka na ten deser. Widzę, że mamy przede wszystkim łasuchów. Mm-hmm. Właściwie chyba nie jestem nawet tym zaskoczona. Też gdzieś tam gotując zdrowo, też bardzo lubię desery, bo tak naprawdę nie tylko dlatego, że liczę kalorie, bo właściwie ich nie liczę, ale przede wszystkim dlatego, że robiąc desery fit, takie jak właśnie te banty, można po prostu sobie pozwolić na zjedzenie tego więcej bez większych wyrzutów sumienia. I to jest chyba najlepszy argument do tego, żeby je robić i żeby je polubić. Zaraz też opowiem o erytrolu, który tam wpisałam, który może być składnikiem dosyć tajemniczym. Ja chwilę zniknęłam z wizji, bo muszę umyć termomiksa, bo jeżeli robicie w blenderze, to też zaraz będzie Wam potrzebny, robiąc deser. Więc jeżeli gdzieś tam już udało Wam się uporać z burgerami, to warto to zrobić, a najlepiej wykorzystać do tego męża, dziecko, narzeczonego i każdą inną osobę obok. Basiu, czy udało Ci się dojść do porozumienia? Udało mi się wszystko zrobić, tylko mam do Ciebie pytanie. Na jaką temperaturę rozgrzewamy piekarnik? Tutaj mniej więcej około 180 stopni, góra, dół będzie ok. Ja wstawiam odrobinę mniejsze, bo mój piec jest troszkę inny. Ale na domowym piekarniku tak 180 stopni będzie w porządku. Tutaj zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej, więc chwila jeszcze dłużej potrwa, zanim się nagrzeje piekarnik. Ja swoje już wstawię. To będzie mała różnica w czasie. Później, przepraszam, właśnie wyje mi piec. Więc już swoje wstawiam. I nastawiam go na te 180 stopni. Na mniej więcej 30 minut. Później po tym czasie wyciągniemy je i przełożymy na drugą stronę, tak żeby fajnie przechodziły, się upiekły, zarumieniły i ładnie wyglądały. Kotlety, czy jeszcze może Basiu poczekamy? Moim zdaniem możemy jechać dalej. U mnie też to już wstawione do piekarnika i możemy kontynuować. Okej, dobra, w takim razie przygotujemy warzywa do kotletów. Wpisałam tam kilka, natomiast mogą się one różnić bardziej lub mniej. Marchewkę mam już obraną. Czy jeżeli macie marchewkę, to mogę dać troszkę czasu na obranie? Właśnie miałam mówić, że patrząc na to, jak się Basia uwija, to aż ciężko uwierzyć w to, że wcześniej tego nie gotowała, ale tak potwierdzam, nie gotowała tego wcześniej. No i też mamy pytanie co do buraczków od pani Ewy Hołubowicz. W jakiej temperaturze mamy je piec i mniej więcej ile czasu potrzebują w piekarniku? Jeżeli chodzi o... Do burgerów. Tutaj nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, jeżeli chodzi o czas, bo je trzeba po prostu robić na twardość. Co do temperatury, wszystkie warzywa korzeniowe, marchewka, burak, ziemniaki i tak dalej, jeżeli pieczecie, one lubią wysokie temperatury i w domowym piekarniku myślę, że 200 stopni będzie ok. One muszą przejść do środka, też w zależności od tego, jakiej macie wielkości te buraki. Są dostępne takie, a są czasami ogromne. Oczywiście wtedy też wydłużamy czas pieczenia. Ewentualnie możecie je przekroić. Teraz pokażę na buraku. Przekroić w ten sposób po szerokości.
i ułożyć je dołem do blachy, tak żeby się nie zapiekały, później po prostu ten kawałek odkroicie. Ale znacznie to skróci czas, jeżeli macie takie potwory pędzone, to da radę. Jeżeli chodzi o czas, mogę mniej więcej powiedzieć, że będzie to 40 minut do godziny, czasami nawet może być dłużej. Ja jeszcze odnośnie gotowania, znaczy właściwie odnośnie pieczenia i zależności co ile czasu trwa i tak dalej. Robiąc ankietę właśnie z Renatą, o której wcześniej mówiłam, z Randpini Media, właściwie ona napisała tą ankietę, za co ogromnie dziękuję. Dziewczyny odpowiadając, bo głównie jednak to były kobiety, pisały o tym, że chcą poznać przepis na najlepszą bezę, taką, która się sprawdza. Niestety bezy nie zrobię. Z bardzo prostego powodu, dlatego że żeby zrobić dobrą bezę, trzeba przede wszystkim mieć dobry piekarnik. I to jest klucz do sukcesu. Jeżeli macie piekarnik gazowy, ja nie znam dobrego sposobu w piekarniku gazowym, żeby zrobić dobrą bezę. Przede wszystkim to jest największy sekret. Tak samo bezę, tak samo sernika możecie zrobić najlepsze ciasto na sernik, czy to właśnie ubić najlepiej pianę na bezę, ale niestety piekarnik może to całkowicie zniszczyć, więc tu w tym akurat nie pomogę, ewentualnie poruszymy inne kwestie. W międzyczasie wstawiłam już garnek do warzyw, które użyjemy później do podania kotletów. Znowu używam trochę oliwy. Oczywiście oliwa nie jest, wszelkie oleje nie są fit, ale tłuszcze też są potrzebne. One co prawda mają zdecydowanie więcej kalorii, ale naprawdę nie bójmy się, nie można całkowicie wyłączyć tłuszczu z diety, bo on też jest nam potrzebny do funkcjonowania, oby to były tłuszcze zdrowe i w nie ogromnych ilościach. Już marchewkę wrzucam do garnka. Tłuszcz musi być rozgrzany. Jeżeli wrzucacie jakiekolwiek warzywa na zimną patelnię, zimny garnek, zimny tłuszcz generalnie, one będą go chłonąć, a nie będą się smażyły. W marchewce chodzi nam o to, żeby ona najpierw się może nie zapaliła, ale zrumieniła z zewnątrz. Później będę podlewać ją wodą, bo chcę po prostu, żeby ona była fajna, chrupiąca, żeby doszła sobie na oleju, ale żeby nie było aż tak dużo tłuszczu. Tarką i też jest dobrze. Dobrze wychodzą. Tak. No i pan Grzegorz, widać, typowo mięsny facet. Pisze tutaj o mięsku, ale myślę, że może poczekać do deseru i to go usatysfakcjonuje. Mam nadzieję, że tak, że jednak słodycz uspokoi i da jednak poczucie sytości nawet bez mięsa. Swoją drogą ja rzeczywiście bardzo mocno ograniczam mięso, żeby nie powiedzieć, że nie jem go w ogóle, bo aż tak na to sobie nie mogę pozwolić, ale faktycznie proszę mi wierzyć, jeżeli gotuje się bezmięsnie, ale smacznie, można przekonać największego mięsożercę do jedzenia bezmięsnego. Próbowałam, udało się, więc myślę, że można. Też jako ciekawostki co jakiś czas wrzucam do swoim mięsożercom dania wegańskie i też w większości, nie wszystko, ale w większości jednak im smakuje, więc myślę, że to jest tylko kwestia naszej głowy i nastawienia. Ja w międzyczasie już kroję kapustę, którą też chcę użyć do tych warzyw, do kotletów buraczanych. Kapusta nie jest może używana za często, czerwona jako właśnie taki dodatek do czegoś. Najczęściej kapusta czerwona kojarzy nam się albo z surówką i podaną typowo na zimno, albo ewentualnie z kapustą modrą i duszoną. Tutaj zrobimy ją trochę pomiędzy, tutaj właściwie Magda trochę dała mi inspiracji. W ostatnim makaronie naszym, ci którzy byli w ostatnich tygodniach u nas, przed zamknięciem jeszcze był właśnie makaron z kapustą czerwoną i trochę mnie to właśnie zainspirowało, żeby dodać tą kapustę
do warzyw. Marchewka nam się robi powoli, ładnie. Ja trochę pokażę, będę chwilę tyłem i pokażę wam, jak to wygląda. Ona jest już lekko zrumieniona z zewnątrz. Już wracam. Jeszcze nie spalona, ale nawet jeśli będzie odrobinę, to się nie bójcie, jeszcze to uratujemy. Jeszcze chwilę, niech sobie się podsmaży. I miejcie w gotowości trochę wody. To się nam przyda. Na razie już zabieramy marchewkę. Kolejne przecieki, że fajnym pomysłem też byłyby dania jakieś potreningowe dla osób, które dbają o formę i które tych kalorii muszą spożyć sporą ilość w ciągu dnia. Tutaj, jeżeli chodzi o potreningowe, to też w zależności od tego, jakie mamy cele treningowe, tutaj myślę, że nie jestem aż tak mega kompetentna do tego, żeby dokładnie powiedzieć. Z tym, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o daniach potreningowych, raczej lepiej, fajnie, żeby to były dania raczej węglowodanowe, chyba że mamy jakieś inne cele treningowe, ale fajnie, żeby organizm wiedział, że po wysiłku coś dostanie i był do tego przyzwyczajony, więc po treningu jak najbardziej węglowodanów możemy dorzucić, a węglowodany to są makarony, to są owoce, to są wszelkie cukry. Ale oczywiście białego cukru unikamy, bo to nie do końca jest nam potrzebne. Raczej najlepiej uzupełnić to najszybciej oczywiście suszonymi owocami albo zwykłymi owocami. A jeżeli mamy możliwość przygotowania sobie wcześniej paczki, to też pomyślę o tym, że może to będzie rzeczywiście kolejna inspiracja do kolejnego dania. Naszą marchewkę ja jeszcze troszkę celowo zwiększę ogień, żeby ona się troszkę zapaliła. Doda fajnego smaku. Jeżeli będziecie widzieli, że na dnie waszego garnka już zaczyna się troszkę robić ciemniej, to znaczy, że już wystarczy i powoli trzeba będzie zmniejszyć gaz. Ja już trzymam wodę, którą zaraz podleję i troszkę będę tą marchewkę dusić. I już trochę dodaję. Nie będzie to ogromna ilość. Tutaj daję przede wszystkim mocno pary i chodzi mi o to, żeby ta woda całkowicie się wygotowała, więc może to być dosyć duży gaz, tak żeby tylko marchewka złapała temperaturę i się uparzyła trochę w tym. Ale jednocześnie, żebyśmy mogli kolejne warzywa wrzucać, żeby nie się nie gotowały, a się podsmażały. W międzyczasie przygotujemy pozostałe. Mamy już kapustę. Jeżeli macie cukinię, wszystkie warzywa, oczywiście owoce są wcześniej już pomyte, przygotowane. Warto, tym bardziej w tej chwili, w czasach epidemii, żeby wszystko przepuszczać przez dużą ilość wody. Jeśli chodzi o pokrojenie warzyw, tutaj też jest dowolność. Właściwie pamiętajcie tylko, że muszą być jedno warzywo musi być podobnej wielkości, żeby ładnie nam się równo obsmażyło i równo doszło, żeby jeden kawałek nie był rozgotowany, a drugi całkowicie surowy. W międzyczasie marchewaczkę gotujemy. Widzę, że pan Grzegorz wspomina dalekowschodnią surówkę z krowy, z żółtkiem, którą jadał u was w Openie. I ten smak pamięta do tej pory. Chyba wiem, sałatka beef rozbew z sosem musztardowo-miodowym, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nasz hicior. Aha, tatara, okej, okay, to już wiem. Okej, okay, wiem, który to pan i tak z tych sałatek to najbardziej tatar. No tak, tak, są też osoby, które kochają mięso i to jest fajne, że właściwie każdy z nas jest inny i
pewnie wegetarianie by powiedzieli, znaczy może weganie przede wszystkim powiedzieliby zabójcy. No ja jestem zdania, że każdy może mieć swoje poglądy i fajnie, bo dzięki temu świat jest urozmaicony. Basiu, jak marchewka? Twarda? Ja w ogóle pokroiłam swoją marchewkę w takie wstążki do pomocy obieraczki. Jakoś nie popatrzyłam, że kroisz ją w plasterki i tak mi się wymyśliło. Okej. Okay. W takim razie ona będzie potrzebowała, bo masz bardzo cienkie slajsy, tak? Tak. Okej, okay, w takim razie ona będzie potrzebowała zdecydowanie mniej czasu. Jeżeli masz już całkowicie ją miękką, proponuję albo ściągnąć z garnka, odłożyć na bok, albo zrobić pozostałe warzywa w oddzielnym garnku, dlatego że zanim dojdzie nam kapusta, ona będzie zupełnie miękka, dlatego znaczy będzie rozgotowana, więc lepiej ją na razie odłożyć. Moja jest lekko jeszcze twarda. Plastry w środku są całkowicie twarde z zewnątrz, dopiero tylko odeszły, więc ja już dorzucam moją kapustę, żeby troszkę przeszła, się podsmażyła. Woda już mi całkowicie wyparowała z garnka i teraz będę podsmażyć. Jeżeli chodzi o wodę, jest jej, właściwie już jej nie ma, olej został jeszcze trochę na marchewce i to mi w zupełności wystarczy. Mówiliśmy o diecie fit, o tym, żeby nie używać za dużo. Mieliśmy na początek i to już całkowicie wystarczy, żebyśmy po prostu nie przesadzali. Dla tych mięsożerców, którzy gdzieś tam raczej kochają mięso i wolą zdecydowanie tłustsze smaki, to będzie plus. Jeżeli szykujemy się na sezon letni, miejmy nadzieję, że będziemy mogli wyjść na plażę, to raczej zdecydowanie lepiej mniej. Chociaż tak jak mówiłam, jest też potrzebny, więc nie możemy całkowicie z tego rezygnować. Jeszcze mam odpowiedź do pana Dominika. Komentarze nie są usuwane, ja staram się odczytywać na bieżąco, chyba że coś przeoczyłam, ale wydaje mi się, że nie. Ja generalnie, jeśli chodzi o usuwanie komentarzy i tak dalej, absolutnie tego nie robimy. Nie mamy też żadnej umowy, nie mamy, nikt nam za reklamę nie płaci, ewentualnie ja osobiście reklamuję Górę Rowerską, polecam, jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek roweru, serwisu i tak dalej, polecam, uważam, że to jest najlepszy serwis, sama nie powiem, żeby wam tam często, bo moje rowery prawie nie potrzebują serwisu, ale potrzebują trochę bajerów i naprawdę polecam zdecydowanie. Uważam, że najlepszy sklep. I druga reklama, która będzie dzisiaj lokowaniem produktu, to jest R&P New Media. Tak jak mówiłam wcześniej, zdecydowanie polecam, jeżeli cokolwiek kręci się wokół kamery, kręci się z jednej czy z drugiej strony, polecam tą firmę. Jako ukrytą reklamę, nie płacą mi za to i nikt mi nie... Nie mam nic z tego, ale polecam Thermomix. Jeżeli nie macie, to naprawdę warto. Jeżeli nie, to jeżeli nie macie, to polecam. Uważam, że to jest sprzęt, który jeżeli macie, to nie potraficie bez niego żyć. Jeżeli nie macie, to uważacie, że to jest zupełnie zbędne. Zdania są podzielone, ale ja osobiście robiąc na nim i w domu, i w firmie zdecydowanie polecam. Kapusta jest już lekko miękka. Dodaję cukinię, pieczarkę. Jeżeli macie jakieś inne warzywa, pytajcie, piszcie, Monia zaraz mi przekaże. Tutaj dodaję te warzywa pod koniec, bo chcę, żeby one były tylko lekko podgrzane, nie przesmażone. One będą jeszcze cały czas chrupiące. Mamy też komentarz kolejny. Hejo Open Menu pozdrawia. Pozdrawiamy również. No i co do Góry Rowerskiej, czy ten pan Dominik także poleca i mówi, że to najlepszy serwis w mieście. Tak, też tak myślę, w ogóle bardzo często słyszę i widzę gdzieś tam takie komentarze, także jeżeli mówi tak wiele osób, to coś w tym musi być. I tutaj nie jest jak z kłamstwem, że powtarzane wiele razy staje się prawdziwe, tylko rzeczywiście uważam, że tutaj Góra Rowerska zasłużyła sobie na to, na polecenia. Ja jeszcze dodam pomidora, o którym wspominała wcześniej Agata, pamiętam o nim. Więc dodaję całkowicie na koniec, chcę, żeby on się tylko podgrzał. Na razie jest tylko pokrojony, jeszcze go nawet nie wrzucę.
pokażę wam warzywka, jak wyglądają. Jest już ładnie kolorowo. Kapusta, marchewka są troszkę ciemne, te pozostałe warzywa właściwie są jeszcze prawie surowe. Tylko je trochę podgrzeję, nie będę ich mocno smażyć, żeby... One jeszcze zresztą nam troszkę postoją, zanim zrobimy burgery, więc też pamiętajcie, że lepiej zostawić półtwarde niż rozgotować. To jest moje zdanie, więc na razie zostawiamy te warzywka i dokończymy tylko sos teraz. Sos, o którym mówiłam, że chyba tego nie napisałam. Niestety, chyba zapomniałam. Ja użyję pasaty pomidorowej, mogą być pomidory krojone. Tutaj też mam takie zwykłe z puszki. Jeżeli macie swój zrobiony przecier i tak dalej, to też będzie pasował. Tutaj właściwie wszystko, co jest z pomidorów, fajnie do tego pasuje, czyli pasata, przecier, pomidory całe, które trzeba będzie wcześniej, takie z puszki, trzeba będzie wcześniej pokroić, ale właściwie to wszystko się nada. Jeżeli nie macie czegoś takiego, sprawdźcie lodówkę, czy nie macie jogurtu, śmietany. Nie polecam 30, jeżeli chodzi o dania fit. Tutaj raczej bym się skłaniała do 12. Może być kwaśna, może być śmietanka uchata, tutaj też będzie ok. Nie mam akurat przy sobie, są też śmietany wegańskie, sojowe, też będzie w porządku. Na koniec użyję bezdeka mleka, będzie lokowanie produktu, który może gdzieś tam kiedyś będę reklamować, ale osobiście w tej chwili bardzo polecam, jest bardzo fajny produkt z Lidla, który swoją drogą też bardzo lubię. To jest produkt, który zastępuje nam śmietanę, to jest produkt wegański, który zastępuje śmietanę. I naprawdę polecam, na koniec to użyjemy do burgera, przepraszam, nie do burgera, do kotleta. I teraz do tych warzywek dodam te pomidory, jeżeli tak jak mówiłam, macie śmietanę, jogurt może być. Jeżeli dodajecie jogurt w wersji bardzo fit, pamiętajcie, żeby... Ups, w rękawiczce się nie uda. Jeżeli w jogurt, pamiętajcie, że później nie możecie tego zagotować, więc jogurt dodajecie zupełnie na sam koniec, w momencie, kiedy już macie w 100% wszystko w tym sosie i już go później nie podgrzewacie, nie gotujecie, tylko dodajecie jogurt i od razu wyłączacie gaz. W tej chwili mam już prawie gotowy. Dodam jeszcze pomidorów. Pamiętajcie, że tutaj też możecie spokojnie dodać wody, jeżeli lubicie więcej sosu, a nie chcecie więcej zużywać pomidorów, chcecie, żeby to było jak najlżejsze. To są warzywa, które mają swojego smaku już całkiem sporo. Tak jak mówiłam, przy smażeniu i marchewka, i kapusta oddaje już więcej smaku, więc oczywiście można to troszkę rozrzedzić wodą, podlać i będzie ok. Jeżeli chcecie konkretniejszy sos, dodajcie więcej pomidorów, więcej śmietany i tutaj też da radę. Zostaje nam to tylko przyprawić. Znowu sól ziołowa, nie za dużo. Jeżeli chcecie, możecie tutaj dodać znowu lubczyk, pietruszkę, suszone, świeże, może być rozmaryn, tymianek, właściwie każdy smak, który lubicie przy warzywach, się sprawdzi. Basiu, czy już mamy warzywka? Tak, dodaję właśnie do niego świeży tymianek. Okej. Na razie warzywka zostawiamy. Mamy 12 minut jeszcze do, przynajmniej na moim piecu, do kotletów. One sobie spokojnie nam się będą smażyć. Warzywka mamy gotowe, a w międzyczasie przejdziemy do ciasta. W międzyczasie ciasta będziemy jeszcze robić sałatkę, ale to już dopiero pod koniec. Co do ciasta, tu już momencik, tylko sobie wytrę trochę. Ciasto, właśnie, wszyscy na niego czekali i w końcu jest, będzie się robić. Trzeba jeszcze tylko zachować odrobinkę cierpliwości. Będzie musiało troszkę postać w lodówce, ale też powiem, jak to przyspieszyć, żeby nie czekać aż do rana, żeby go nie zjeść do porannej kawy, ale jeszcze na wieczorną herbatę, żeby się załapało. Znowu będzie nam potrzebny blender. Właściwie używamy go
prawie do wszystkiego, ale tak naprawdę dlatego, że to jest najszybsza wersja i w programie, który musimy w miarę szybko wszystko zrobić, to jest bardzo fajne. Poza tym ja osobiście uważam, że bez miksera można się obejść w domu, ale blender jest dla mnie bardzo ważny i naprawdę w rzeczach wegańskich używam go bardzo często. Poza tym sporo dziewczyn w ankiecie, o której wspominałam wcześniej, pytało właśnie o jakieś desery fit, o babeczki, które nigdy nie zawodzą i tak dalej. I uważam, że właśnie, dziewczyny, to jest dla was podpowiedź, rzeczy wegańskie ciężko jest zepsuć. Dlatego, że one nie mają jajek, one nie muszą być puszyste, one nie muszą urosnąć nie wiadomo jak, więc one są tak naprawdę łatwiejsze. Trzeba spróbować, czy nam to smakuje. Jeżeli nie, to nawet spróbować kilka razy, a może posmakuje za którymś razem, bo jednak to jest dosyć specyficzna konsystencja przede wszystkim ciasta. Bardzo często te na fasoli ciecierzycy, oczywiście nie wszystkie, ale najczęściej one są takie cięższe. Nie wszystkim to odpowiada, ale bardzo zachęcam, przede wszystkim, jeżeli jeszcze tylko wrócę, przede wszystkim, jeżeli próbujemy robić rzeczy wegańskie, bezglutenowe. Tutaj najczęściej są właśnie cięższe, ale zachęcam zdecydowanie, to jest naprawdę to, że jest bez cukru, bez glutenu, bez nabiału, nie znaczy, że jest bez smaku. I to jest, uważam, że zdecydowanie mit i warto próbować. Okej. Przechodząc do ciasta, mamy banana, wiórki kokosowe, kakao, migdały i erytrol. Zacznę od migdałów. Ja mam całe migdały, będzie przez chwilę głośno, ale je rozdrobnię. Wpisałam też właśnie migdały, z tym, że może to być mąka migdałowa i wtedy obędziecie się zupełnie bez blendera. Można zupełnie wtedy wyrobić nawet widelcem. Mogą to być płatki migdała, które trzeba będzie mocno rozdrobnić. Tutaj ja, tak jak mówiłam, z przyzwyczajenia do Thermomixa użyję całych migdałów, z tym, że mąkę migdałową też mam w zapasie. Zaraz powiem dlaczego. Tutaj nie podałam bardzo konkretnych ilości, dlatego że w zależności od tego, na ile osób szykujecie, w zależności od tego, jak dużego macie banana i tak dalej, to będzie troszkę się różniło. Tutaj tak naprawdę, znowu tak jak przy kotletach, najważniejsza jest konsystencja. Lekko klejąca, nie lejąca, zaraz się przekonamy. Będzie chwilę bardzo głośno, zrobimy mąkę migdałową z tych migdałów, także uwaga. OK. 8 sekund i mamy mąkę migdałową. Miałam odrobinę pytanie. Tak? Mam pytanie. Ten deser chyba jest też taki, że można go bez problemu zrobić w pucharkach, nie? Albo w czymś podobnym. W razie gdyby to się miało nam rozwalić. Tak, w razie czego tak, może być w kielichu jakimś, w szklance, w kubku i tak dalej. Tutaj będziemy zagęszczać ewentualnie tą mąką migdałową, żeby nam się trzymało. Może być zupełnie luźniejszy, możemy dodać nawet więcej banana, troszkę mniej wiórków i wtedy zrobić z tego całkowicie krem podawany właśnie w pucharku czy w szklance i też da radę, zresztą podobnie jak większość właśnie rzeczy wegańskich, można jednego dodać, drugiego odjąć i wyjdzie z tego coś fajnego. Banana, ja mam lekko ciemniejszego, polecam kupować pojedyncze, to jest właściwie w Lidu właśnie jest bardzo fajne, nie rozrywaj bananów, dlatego że te pojedyncze sztuki najczęściej w marketach są wyrzucane, dlatego że nikt ich nie chce. A te ciemniejsze, ja kupowałam go wczoraj i polecam, bo te ciemniejsze najczęściej są najlepsze właśnie do tego typu rzeczy, do ciast wszelkich z bananami. Tak naprawdę to, jeżeli wam przymarzli i macie całkowicie ciemną skórkę, czarną, jeżeli jest przeleżały, nie zgniły, ale po prostu ciemniejszy, to jest właśnie idealny banan do deseru, do ciasta. Bo tak naprawdę, jeżeli jest zielony, to będzie niefajny, mączny, taki cierpki posmak.
uważam, że właśnie im ciemniejszy, tym lepszy. Mamy banana, mamy wiórki. Tutaj mniej więcej około 80-100 gram. Z tym, że tak jak mówiłam, nie są to konkretne ilości. Jeżeli będzie za sucho, dodamy troszkę banana. Jeżeli będzie za mokro, dodamy troszkę mąki migdałowej albo właśnie wiórków. Do tego mamy kakao. Pojemnik, do którego mam ogromny sentyment. Jest ze mną już pewnie 15 lat, a ciągle się świetnie trzyma. 2-3 łyżki. Jeżeli lubicie więcej kakao, dodajcie więcej i dodacie odrobinę więcej banana. I erytrol, który brzmi trochę jak trucizna. W ogóle występuje pod nazwą erytrotyl i erytrol. To jest jedno i to samo. To jest naturalny słodzik. Może być zastąpiony tak naprawdę każdym słodzidłem. Czyli erytrol, ksylitol, syrop z agawy, miód też może być dla niewegan. Bo pamiętajcie, że miód też jest produktem odzwierzęcym. Może być, nie wiem czy powiedziałam, syrop z agawy, może być syrop klonowy, z tym, że tutaj troszkę nam się rozjedzie konsystencja, więc z syropem dosyć ostrożnie. Erytrol dla mnie jest przede wszystkim o tyle fajny, że on mimo tego, że ma węglowodany i ma ich tak naprawdę tyle samo co cukier, one się nam w ogóle nie przyswajają. On nam przez nas przelatuje i go z jednej strony nie wykorzystujemy, co jest minusem, ale z drugiej strony przy słodyczach, przy których lubimy więcej cukru, uważam, że to jest bardzo duży plus. Z tym, że trzeba pamiętać, że on jest mniej więcej w 70% tak słodki jak cukier, więc dla tych, którzy dużo słodzą, będzie trzeba troszkę więcej. Ja dodaję na razie 3 łyżki. Jeżeli słodzicie więcej, dodajcie go trochę więcej. Myślę, że te 3 będzie już ok. I znowu wstawiamy to do zblenderowania, zmiksowania. Basiu, czy... Jeżeli zechcemy użyć zwykłego cukru, to wtedy w takiej samej ilości używamy go, czy już tutaj troszeczkę nam się rozjeżdża? Tutaj jest tak naprawdę do smaku i zależy też, jak słodkie mamy banany, ale w bardzo podobnej ilości 2-3 łyżki w zupełności wystarczą. Pamiętajmy, że w dalszym ciągu to jest jednak deser fit, więc nie możemy tutaj za mocno, za dużo go dodać, żeby po prostu nie zrobić z tego słodkiej papki, ale naprawdę dodajcie 2 łyżki i ewentualnie za chwilę dodamy, bo tutaj jest taka możliwość. Okej, ja już mam. Jest odrobinę, mam nadzieję, że Państwo widzicie, jest troszkę rzadki, się trzyma, ale troszkę mógłby bardziej, więc dodam jeszcze troszkę wiórków kokosowych, tego dałam troszkę mniej. Basiu, jak u Ciebie konsystencja? Konsystencja taka... Do czego to porównać? Trudno się do tego porównać, ale wydaje mi się, że jest ok. Chyba nie będę nic dodawać. Okej, pamiętajcie, że tutaj, tak jak mówiła Monika, można oczywiście użyć do tego, do wyserwowania tego szklanek i tutaj konsystencja nie jest potrzebna. Nie ma takiego znaczenia. Ja jeszcze dodam troszkę wiórków i troszkę to wymieszam. Okej. I jest już w porządku, już się w miarę trzyma. Zagęszczamy mąką migdałową wiórkami i kakao tutaj w zależności od tego, co chcecie osiągnąć, tego więcej dodajecie. Ja mam formę silikonową, mam ją wyłożoną folią na wszelki wypadek, gdyby jednak wyszło mi troszkę za luźne, więc łatwiej jest wyciągnąć. Poza tym to no, ma troszkę kleju, więc będzie łatwiej. Jeżeli macie formę okrągłą, mniej więcej około 15 do 20 maksymalnie centymetrów. Nie może to być ogromna forma, bo mamy tego tak bardzo mało, znaczy stosunkowo mało.
bardzo mało w stosunku do ilości, które robię na cateringi. Oczywiście możemy bez problemu podwoić całą ilość wszystkiego i zrobić tutaj konkretną porcję na chociażby święta, chociaż pewnie w tym roku będą troszkę w mniejszym gronie. Wyjął mi już kotlety, do których przejdę najpierw. Widzę kolejny komentarz. Pod jakim adresem może być degustacja tych pyszności? Ja nie czuję zapachów, ale burczy mi w brzuszku i też zachęcam do komentowania, bo w zasadzie to już jest ostatni dzwonek, gdzie możecie się zapytać o te różne składniki. Jeżeli macie jakieś zapytania, to piszcie śmiało. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o spróbowanie, dzisiaj gotuję w open, w stałym miejscu. Niestety, zgodnie z prawem i z aktualną sytuacją, nie mogę zaprosić na degustację, nawet po cichu, niestety. Następnym razem mogę zaprosić, bardzo chętnie zresztą zaproszę, ale już jak minie ten czas epidemii i będziemy mogli się spotkać, polecam na razie, ewentualnie polecam wspólne gotowanie przed ekranem. W międzyczasie przewróciłam wszystkie kotlety, nie wiem, czy to było widać. Starałam się to jednak trochę pokazać. Kotlety, tak jak mówiłam, obracamy o 180 stopni, tak żeby nam się zapiekły z drugiej strony i wstawiamy na kolejne 15 minut, myślę, że będzie ok. Pamiętajcie, że podobnie jak przy pieczeniu warzyw, tutaj nie ma reguły, że zawsze tylko tyle, czy dokładnie tyle czasu wystarczy. Czasami jednak rozsądek musi podpowiedzieć, czy to wystarczy, czy trzeba nam trochę tego czasu więcej. Teoretycznie powinno być około 10 minut, ja wstawiam swoje na 15, myślę, że będzie ok. Mamy też komentarz od Agatki i twierdzi, że ilość kotletów jest nie do przejedzenia, ale znamy Agatę i wiemy, że chyba żartuje. Agato, znam cię chyba za dobrze i wiem, że jeżeli nie zjesz tego dzisiaj, to dokończysz jutro rano na śniadanie i będzie po wszystkim. Ale może się mylę, może jednak coś się zmieniło i na kwarantannie, znaczy przepraszam, nie jesteś na kwarantannie. W czasie epidemii, siedząc w domu, może jednak coś się zmieniło, zmniejszył ci się apetyt. Okej, wracając do deseru. Mamy już gotową masę, którą przekładamy do formy, ewentualnie jeżeli chcecie, jeżeli jest luźniejsza, przekładamy do szklaneczek, kieliszków większych, jakkolwiek, jak tylko chcecie. W tej chwili robię to łopatką, rozsmarowuję krem. Pamiętajcie, że nie wszyscy robimy przed kamerą i wcale nie musi to tak wyglądać. Prawda jest taka, że większość kucharzy większość rzeczy robi ręcznie, bo wtedy przynajmniej też czuć składnik, czuć to, co mamy pod ręką. Oczywiście nie wszystko da się, bo gotującej zupy raczej nie pomieszamy ręką, bo i po co, ale naprawdę jeżeli chodzi o wyrabianie masy, czy to jest mięso, czy to jest wyrabianie kotletów, czy to jest właśnie masa taka do ciasta, to zdecydowanie fajnie, jeżeli czujemy, co tu jest, czy jest za luźne i musimy coś jeszcze dodać, czy może wystarczy na wierzchu tylko posypać piórkami, czy musimy to przerobić. A jeżeli nie w tej chwili nie wyciągniemy żadnych wniosków, to będziemy wiedzieli na przyszły raz, że nie udało nam się tego pokroić, bo na początku się mocno kleiło i następnym razem dodamy troszkę więcej wiórków albo kakao. Ok, pamiętajcie, że wyklejamy to. Nie, to żeby nie poddawać się nawet jak nam za pierwszym razem nie wyjdzie. Ja nie ukrywam, że jestem trochę osobą ze słomianym zapałem i jak mi coś pierwszy raz nie wyjdzie, szczególnie z wypiekami, to odpuszczam. I tutaj pan Zbyszek Szyperek też mówi, że miło się nas ogląda, więc pozdrawiamy serdecznie. I pani Ania mówi, że jej synek ogląda i głaszcze się po brzuszku, ale niestety nie ma makaronu i ryżu, więc mały nic nie spróbuje z tych rzeczy. Także pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy. Ewentualnie możemy sałatkę zrobić, do której gotowaliśmy komosę. Możemy też zrobić z ryżem, więc jest sposób, żeby jednak coś się dla niego znalazło. Okej, okay, mam już formę wysmarowaną. Pamiętajcie, że musimy, tak widać, żeby to było takie korytko, jeżeli ewentualnie robicie w okrągłej formie, to żeby te brzegi były wyższe, dlatego że ta masa nie będzie bardzo, bardzo gęsta. Ona lepiej, żeby nam się zestaliła w środku i żeby to było w formie, jeżeli w okrągłej, to w formie tarty, czyli żebyśmy tą masę ciemną mieli wokół. Ciasto chwilowo odstawiamy do lodówki, zamrażarki, jakiegokolwiek innego chłodnego miejsca. Czy, Basiu, jesteśmy mniej więcej na tym samym etapie? Dokładnie tak. Lodówka czy zamrażarka? Może zamrażarka. Może być zamrażarka. Tutaj ze względu na to, że nie mamy za dużo czasu, ja wybieram zamrażarkę, którą mam pod blatem. I myślę, że głównie są tu osoby niecierpliwe w kwestii deseru, więc zdecydowanie polecam. Ja znowu chwilę stąd zniknę, umyję Thermomixa i też za chwilę będzie nam właśnie potrzebny blender do dalszego ciągu ciasta, więc polecam też. Ja mam tutaj małą uwagę, że jeżeli zadajecie pytania, to zadawajcie pod postem na fanpage'u restauracji Open Suwalszczyzna, bo ja niestety nie widzę innych komentarzy pod tymi live'ami udostępnionymi przez osoby trzecie. Tak, ważna kwestia, żeby dotarły do nas wszystkie pytania, żeby gdzieś tam nie zaginęły w otchłani internetu. Spróbujemy przeglądnąć wszystkie, cały internet, ale chyba nam się może to nie udać. Ewentualnie, jeżeli będziecie mieli pytania po programie, to jak najbardziej też postaram się na nie odpowiedzieć już w wiadomościach, po prostu, znaczy może nie w wiadomościach, w komentarzach, odpowiadając na nie już nie słownie, a słowem pisanym. Okej, okay. Spód ciasta nam stygnie, mamy Thermomixa, blender czysty i użyjemy, w tej chwili zrobimy krem, śmietankę kokosową czy też mleko kokosowe, które jest z lodówki. Muszę właśnie wyciągnąć z lodówki, także znowu jeszcze na chwilę zniknę. Tego nie mogłam wcześniej przygotować, dlatego że on musi stać w lodówce, dlatego że w mleczku kokosowym, w puszce, znowu lokowanie produktu, na dole ustaje nam się ta woda, na górze sama śmietanka. Tutaj akurat w tej chwili zobaczyłam, nawet jest napis Shake Well. No my nie będziemy tego mieszać, dlatego że nam zależy tylko na samej śmietance. Celowo nie wpisałam śmietanki w składzie, bo no nie oszukujmy się, dziewczyny, zdarza wam się mieć śmietankę kokosową w domu? No właśnie. Między innymi jedno z moich pytań, co robimy w momencie, kiedy nam się jednak to mleczko kokosowe rozwarstwia? Czy mieszamy i używamy całość, czy tak jak mówisz, samej śmietanki? Tutaj samej śmietanki. Oczywiście w niektórych rzeczach jest bardzo fajne mleko i właśnie rzeczywiście trzeba go wymieszać i najlepiej nie przechowywać wtedy w lodówce. Natomiast tutaj nam zależy na samej śmietance, więc tak jak widać delikatnie wyciągam tak, żeby nie wlać tej wody. Jeżeli będzie jej odrobinę, oczywiście ona nam nie zaszkodzi. Bardziej chodzi o to, żebyśmy nie wlali całej ilości tej wody, która jest w puszce. Są też do kupienia śmietanki kokosowej. Rzeczywiście jest nawet nieopodal nas w Edenie, jest dostępna. Kolejne lokowanie produktu, a właściwie miejsca. I faktycznie z tego po prostu wyjdzie nam troszkę więcej produktu, znaczy tego kremu. Tak jak mówię, wiem, że raczej niewiele osób ma na stanie, myślę, że weganie owszem, bo z tego korzystają częściej, natomiast przeciętny Kowalski raczej nie ma za bardzo śmietanki kokosowej w domu, dlatego mleczko kokosowe jak najbardziej się sprawdzi. Zresztą wodę, która jest, częściowo też zużyjemy, także będzie naprawdę bardzo, bardzo niewielki odpad. Jeżeli chodzi o mleko kokosowe, tutaj tego nie zapisałam w poście, natomiast
do tego nie nadaje się mleko kokosowe light. Jest bardzo fajne, dostępne w Lidlu. Bardzo fajny produkt, ale niestety nie do tego. W momencie, kiedy nam zależy na śmietance, w tym light będzie po prostu tyle, w normalnym tyle, więc zdecydowanie light nie polecam. Do tego mleka, śmietanki właściwie kokosowej, dodamy wiórki, mniej więcej 120 gram. Oczywiście niekoniecznie musi być idealnie waga, bo też zależy od tego, ile tej śmietanki mieliśmy, ile w tej puszce było. Do tego pójdzie nam jeszcze erytrol, znowu, który brzmi jak trucizna. Mamy też kolejne pytanie dotyczące właśnie tej wody kokosowej. Do czego możemy ją użyć, tak żeby nam się nic a nic nie zmarnowało? W tej chwili, tak jak mówiłam, użyjemy jej jeszcze do tego ciasta, do polewy, z tym, że na przykład koktajl, który robiliśmy na początku, może niekoniecznie z imbirem, ale na przykład z bananem, z ananasem, właśnie ta woda świetnie się nada i będziemy mieli wykorzystaną, nawet jeżeli robimy budyń na przykład, to też możemy to dodać, też doda troszkę smaku kokosowego. Tutaj mamy śmietankę kokosową, wiórki kokosowe i erytrol. Możemy dodać jeszcze mus kokosowy, który domyślam się, że raczej niewiele osób ma w domu, więc też nie wpisywałam go, ja też go nie użyję. Tutaj ewentualnie tylko zmieniamy proporcje, znaczy możemy, jeżeli nam nie odpowiada masa, możemy dodać więcej wiórków albo więcej śmietanki. Jeżeli chodzi o erytrol, też nie mówię o ilości, podobnie jak przy cieście, możemy dodać cukier, możemy dodać cukier brązowy, może to być ksylitol, może być ten właśnie erytrol. I ilość zależy od tego, jak bardzo lubicie słodkie, jak bardzo słodkie chcecie mieć deser. Deser z reguły musi być słodki, ale skoro coś jest słodkie z natury, to po co dodawać tego za dużo? Poza tym macie panowie, którzy tam krzyczeli o deser, macie słodkie kobiety zapewne, więc za dużo tego nie trzeba. Znowu w blenderze, jeżeli nie macie blendera, można zastąpić to zwykłym mikserem lub też trzepaczką, ale raczej bym proponowała mikser lub blender. Ja do swojego dodam jeszcze trochę wiórków. Pamiętajcie, że ono trochę jeszcze zgęstnieje, jak będzie stało w lodówce, jeżeli damy mu trochę czasu, żeby w ogóle się schłodził. Ale zdecydowanie musi być w miarę sztywne. Jeżeli dodacie za dużo wiórków, będzie się sypało. Jeżeli dodacie za mało, będzie się rozlewało. Tak naprawdę tu zależy od tego też, jak szybko chcecie jeść. I od tego, co chcecie osiągnąć, ale pamiętajcie, że za pierwszym razem, nawet jeśli wam nie wyjdzie, to wyjdzie za drugim. Będziecie już wiedzieli, jak ma wyglądać kolejnym razem. A w związku z tym, że to jest deser i tak większość osób zje go bardzo chętnie i się obniżę, przynajmniej jeśli chodzi o domowników. Ok, ja już krem mam gotowy. Cieszę, że teraz nikt nie słyszy, jak głośno pracują moje ślinianki i burczy mi w brzuchu wciąż. Dobrze. Okej, okay. Mamy krem gotowy, wyciągamy z powrotem partę, czy generalnie spód i wykorzystujemy krem, kładziemy do środka. Dzisiaj miałam trochę bogatszą śmietanę, znaczy bogatsze mleko. Mam go troszkę więcej, więc będzie z górką, fajnie, na bogato. Teraz już blender nam nie będzie potrzebny, więc możemy go dowoli wylizać z ostatniej rzeczy, która zostaje. Ja zostawię sobie na później, bo uwielbiam kokos. Okej. Okay. Jak długo możemy przetrzymywać taki krem w lodówce?
Krem rozumiem, że chodzi o ten, o całe ciasto, tak? Śmietanowe? Znaczy te kokosowe? Też, ale sam krem kokosowy, który wykładasz właśnie na ciasto. Całkiem długo, tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie wykorzystać go później, jako wykładać, wyłożyć go później dopiero na gotowe ciasto, to on już będzie bardziej sztywny. Więc jeżeli chcecie wyłożyć na coś, zróbcie to od razu na świeżo. Jeżeli chcecie później go po prostu sobie zjeść łyżką, może stać długo. Podobnie jak mleko kokosowe jest całkiem trwałym produktem. Oczywiście nie mówimy o tygodniu, ale spokojnie 3-4 dni może postać. Znowu wędruję do lodówki zamrażarki na chwilę. I do tego będziemy jeszcze potrzebować to, co nam się zrobi w trakcie. Jeszcze muszę garnek sobie przygotować. Możecie zrobić to w mikrofalówce. Możecie zrobić właśnie na garnku, tak jak ja w kąpieli wodnej. W tej chwili wstawiam sobie wodę, żeby mi się zagotowała. I do tego użyję miseczki. Czekolada. Katarzyna też pisze, że jej ślinianki wariują, także cieszę się, że nie jestem sama, aczkolwiek ubolewam, że nie będzie mi dane spróbować tego na już. Myślę, że... Możesz od razu powiedzieć o czekoladzie. Czy to ma być gorzka, czy mleczna i jaki procent kakao? Generalnie oczywiście im więcej kakao, tym lepsza. Ja mam akurat niestety tylko 60, taką miałam przy sobie. Natomiast 80-90 też świetnie sobie poradzi. Z tym, że jeżeli znowu, podobnie jak przy koktajlu, chcecie się dopiero zaczynacie swoją przygodę z dietą i z byciem fit, to polecam wykorzystać właśnie na przykład 60, żeby po prostu się nie zrazić do tego. Mlecznej zdecydowanie nie, na diecie nie polecam żadnej diecie czekolady mlecznej, po prostu to są puste kalorie i zdecydowanie nie. Nawet po treningu myślę, że też zdecydowanie lepszym pomysłem będzie czekolada gorzka. Tutaj, tak jak mówiłam, używamy tą wodę z mleka, po śmietance. Właściwie mi to zostało bardzo niedużo i zużyję wszystko. Wszystko wlewam od razu. Jeżeli rozpuścicie samą tylko czekoladę, będzie się zupełnie kruszyć na naszym cieście. I będzie dosyć ciężko i pokroić, i zjeść nawet łyżeczką, bo domyślam się, że masa osób właśnie w ten sposób zrobi prosto z formy. Na razie czekolada, mleko i wstawiamy do kąpieli wodnej. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie wyrzucić garnka, wkładacie do miseczki plastikowej, szklanej, nie metalowej i wkładacie na mikrofalówki. Na około 10-20 sekund, po kilka razy, nie dłuższy czas na raz. I rozpuszczacie po prostu do płynnej konsystencji. Mi już się odzywa mój piec. Mhm, tak? Czy całe 100 gram czekolady zużywamy do tej polewy, czy tylko część? Nie, tylko część. Myślę, że nie jeden łasuch wolałby zużyć całość. I oczywiście, jeżeli chcecie, jest też taka możliwość. Tutaj do tego wystarczy nam około 50 gram w zupełności na całe to ciasto, bo jest to jednak niewielka porcja. Jeżeli chcecie większą ilość, to polecam na większą formę po prostu. Połowa czekolady całkowicie wystarczy. Jeżeli chodzi o konsystencję, jeżeli dodanie tej wody kokosowej, to proponuję dodać jej stopniowo. Jeżeli dodacie od razu za dużo, będzie całkowicie, może się całkowicie nam rozlać na cieście, co przy jedzeniu łyżeczką nie ma żadnego problemu, ale jednak fajnie, jeżeli trochę się trzyma i można w miarę utrzymać to na wierzchu kawałka, więc polecam dodawać po troszeczku. Co jakiś czas trzeba zamieszać. Do ciasta jeszcze wrócimy, a teraz zrobimy ostatnią rzecz, którą mamy na dzisiaj. To jest sałatka, do której mamy już ugotowaną komosę, do której będziemy jeszcze parę rzeczy robić. Sporo rzeczy, znowu wrócę do tej ankiety, o której mówiłam wcześniej. Sporo dziewczyn mówiło właśnie o sałatkach, o tym, żeby być fit, żeby jeść zdrowo i
jak zrobić fajną, smaczną sałatkę. Tak naprawdę w sałatkach ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia, podobnie jak w tych warzywach na ciepło, bo właściwie do sałatki tutaj ja wpisałam komosę, ogórka, sałatę, jabłko, przepraszam, może być gruszka, to zaraz jeszcze powiem. Może być jakiś ser, tak naprawdę możemy dodać wszystko. Nie proponuję mieszać ananasa z burakiem, chociaż odpowiedni sos też to fajnie połączy, ale eksperymentujcie. Tutaj do tego bardzo serdecznie zachęcam, jeżeli chodzi o sałatki, bo po prostu następnym razem będziecie wiedzieli, żeby tego nie dodać. Te na przykład buraki, które mamy upieczone od burgerów, one się bardzo fajnie też nadają do sałatki. Sos nawet taki dokładnie jak zrobimy dzisiaj na sałacie i kaszy, ser kozi, więcej nic nie potrzeba. To jest już kolejny pomysł na sałatkę. Przejdę do tej, którą zaplanowałam dzisiaj. Zaczniemy trochę od końca, bo od sosu. Ja przepraszam, jeszcze w międzyczasie będę cały czas mieszać czekoladę. Już ją wezmę do siebie. Mamy też kolejne komentarze, podobnie od Agatki, która mówi, że czekolady nigdy dość, nawet w dużych ilościach. No i też Ada pyta nas, jaki typ sera najlepiej będzie pasować do sałatki? Tutaj celowo, jeżeli dobrze pamiętam, wpisałam ser kozi lub fetę. Właściwie będzie pasował każdy. Kozi ja akurat użyję twardego. Ja uwielbiam kozi ser, tego śmierdziela i niektórzy go tak nazywają. Ja go osobiście uwielbiam i uważam, że bardzo fajnie pasuje. Może być kozi miękki, taki wykładany po prostu z pojemniczka. Może być ser feta pokrojony czy też pokruszony, bo właściwie ser feta się kruszy. Może to być camembert pokrojony, może być brie, może być blue, jeżeli lubimy pleśniowe. Tak naprawdę każdy się tu sprawdzi. Sos jest całkiem neutralny. On tutaj też, jeżeli chodzi o pozostałe składniki, też wpisałam mniej więcej, na przykład oliwki lub ogórki, bo tak naprawdę w zależności od tego, jakie mamy jabłko, możemy też inne składniki wymienić. To za chwilę do tego wrócę. Zaczniemy od sosu, tak jak mówiłam, troszkę od końca. To będzie baza do sosów, które właściwie możecie, znaczy sos, który będzie bazą do wielu sałatek, o tak. Właściwie ja robię go sobie bardzo często, w związku z tym, że jest dosyć mocno zakwaszony, postoi wam spokojnie tydzień w lodówce, ewentualnie się troszkę rozwali, struktura się rozwarstwi, ale też będzie w dalszym ciągu w porządku. Sos jogurtowo-musztardowy. Jogurt naturalny oczywiście, może być gęsty, może być zupełnie augustowski, taki luźniejszy. Tutaj nie ma większego znaczenia właściwie i tak będziemy to rozrzedzać, więc nie ma znaczenia. W miseczkę ja robię to trzepaczką, bo tak jest mi najwygodniej. Oczywiście możecie to zrobić widelcem, łyżką, jakkolwiek, oby tylko się wymieszało. Do tego mamy musztardę. Żeby ładnie wyglądało i żeby nie wyciągać tutaj wiaderek, mam w małych miseczkach. Po prostu mam w dużych opakowaniach oryginalnych, więc ładniej wyglądają miseczki. Musztarda bez znaczenia jaka, czy to jest serebska, Dijon, w zależności od tego jaką lubicie, może być pikantna, może być łagodna, tutaj według uznania. I ilość też według uznania. Lubicie musztardę, dajcie więcej, nie lubicie, dajcie odrobinę tylko. To czego tu jeszcze dodam, to będzie znowu sól ziołowa. Jeżeli nie macie, zwykła sól, ewentualnie troszkę cukru, fajnie jest dodać się do dań wytrawnych troszkę cukru, żeby to troszkę przełamać. Pieprzu ja do sosów akurat nie używam, jeżeli chcecie też może być. Do tego dodam jeszcze musztardy francuskiej. Oczywiście może być bez niej, ja bardzo lubię jej posmak, lubię to, że ona trochę nam strzela pod zębem, więc może być, nie musi. Tu na razie mamy bardzo gęstą masę. I teraz
to, o czym mówiłam, że mogą to być oliwki, mogą być ogórki. Ja mam tutaj swoją sałatkę taką szwabską, ogórki generalnie. Samych ogórków nie zużyję, użyję tylko samą zalewę od nich. Może to być woda z papryki, jeżeli lubicie, może być to woda z oliwek. Pamiętajcie, że w zależności od tego, co używacie, jaką wodę, ona nada już wam smak. I oprócz tego przede wszystkim doda słoności. Dlatego z solą, którą usypałam na początku, bardzo ostrożnie, dlatego że to będzie właśnie esencja waszego smaku. Tutaj widzę, że kolejne osoby nam się dołączają. Jest między innymi nasza Agnieszka, cukiernica. Jest miłośnik musztardy rosyjskiej, Czarek. I mam też przecieki, Aga, że bardzo dokładnie wszystko komentujesz, przez co ludzie nie mają pytań, bo wiedzą, co z czym i jak podawać. Okej, super, się cieszę bardzo, jeżeli chodzi o to, że dużo mówię. Mam wrażenie, że aż za dużo i trochę mi już drapie w gardle, ale zbliżamy się do końca. Ale jak już jesteśmy w temacie reklam, wcześniej przynajmniej byliśmy, to też jeszcze jedna reklama, którą właściwie robię też prywatnie, jeżeli dzwonicie do mnie w temacie tortów. Zdecydowanie polecam Agnieszkę, cukiernicę, jest naprawdę, robi rewelacyjne torty, wyglądają pięknie w tej chwili na święta, też robi zamówienia, znaczy przyjmuje zamówienia. Polecam, sama od paru lat jem, sama nawet zrezygnowałam trochę z robienia tortów, właśnie dlatego, że się lenię i wiem, że jej już nie dorównam, bo jest już sporo przede mną, przerobiła już pewnie tyle, co ja przez te paręnaście lat. I zdecydowanie polecam. Wracając do sosu, mamy musztardę, jogurt, musztardę francuską i wodę z oliwek, wodę z ogórków, papryki, czegokolwiek innego i sól ziołową, nic więcej. Tutaj proponuję, już polecam spróbować, musi być w miarę wyraźna. Pamiętajcie, że to jest na większą ilość warzyw, więc warzywa troszkę zabiorą, ale też nie może bardzo mocno dominować, po prostu w miarę wyraźna. Ja jestem pełna podziwu, jak szybko ona to robiła, naprawdę. A co tam masz, Basiu, gotowego? Co mam? Mam na razie sous w takim etapie, do którego doszło. Super. Bardzo fajnie w tej chwili. Wyciągnęłam sałatę, ale jednak jeszcze wrócę do jabłek. Wpisałam jabłko z tym, że może to być gruszka. Też da radę. To, co mówiłam wcześniej, zależy od tego, jakie jabłko używacie. Ja chwilę zniknęłam po patelnię. Jeśli używacie gruszki, polecam zdecydowanie twardsze odmiany. Podobnie z jabłkami. Tutaj bardzo fajnie sprawdzą się wszelkie zielone, twarde jabłka. Ja mam akurat przy sobie, miałam w firmie inne, ale naprawdę oby tylko nie było. Tutaj w porównaniu do banana zupełnie odwrotnie, nie może być zbyt dojrzałe i miękkie, musi być lekko twarde. Nie obieram go, jest umyte i to wszystko, nie potrzeba obierania, zresztą w skórce mamy najwięcej witamin i tutaj są najważniejsze rzeczy. Kroimy w całkiem grube ósemki, takie wyraźne kawałki, konkretne, żeby nam chrupały pod zębem. Patelnia już się do tego grzeje. Znowu użyjemy odrobinę oliwy. Zobaczcie, że przez cały program użyliśmy jej bardzo niewiele, więc z jednej strony dostarczamy, ale nie przesadzamy. Dbamy o linię, musimy pięknie wyglądać. Pandemia nie będzie trwała wiecznie, więc trzeba dbać, chociaż bardzo ciężko, bo właściwie będąc w domu głównie jemy, mając czas. Ja przepraszam, jeszcze chwilę do... Zerknę do pieca. Aga, ponownie wróćmy do tematu musztardy, bo mamy tu pytanie. Czy ten smak musztardy będzie mocno wyczuwalny i czy można ten sos wykonać bez musztardy lub czymś ją zastąpić? Można. Trzeba po prostu zakwasić sos. Możemy go zakwasić, jeszcze nie wspomniałam, w wodzie z kaparów. Tutaj też bardzo fajnie się do tego sprawdza. Jeżeli chcemy zastąpić sok z cytryny albo sok z limonki. Limonka będzie oczywiście fajniejsza, troszkę inna.
cytryna po prostu będzie kwaśna, ale zdecydowanie tutaj potrzeba kwasowości, trzeba przełamania dla sałatek. Stąd ja uwielbiam musztardę, ale można oczywiście to zastąpić właśnie na przykład sokiem z cytryny czy z limonki. Patelnia jest już gorąca, oliwy mamy odrobinę. Chcesz je zgrillować? Możecie to nawet zrobić na patelni ryflowanej, grillowej. Może to być na zwykłej i chodzi mi tylko o zamknięcie tych jabłek z zewnątrz bez mocnego smażenia. Dostałaś miano okrasy w wersji damskiej. Jeszcze raz jak? Okrasą? Słuchaj, od naszej Agnieszki, cukiernicy, także bardzo fajnie. I kolejne pytanie od Pauli Nowak. Jak sprawdzić, czy gruszka jest dobra? Często, gdy kupuję, okazuje się, że jest bez smaku. Czy to wina odmiany, czy da się jakoś rozpoznać, że akurat ta jest słodziutka? Niestety nie. To jest kwestia odmiany. Jeśli chodzi, pomyślałam w pierwszym momencie, że chodzi o sprawdzenie, czy jest dobra, czy nie jest zgniła w środku. Tutaj, tak jak z jabłkami, niestety, no nie oszukujmy się, są pędzone, są nawożone i niestety bywa z tą jakością różnie. I właściwie tylko kupowanie ze sprawdzonego źródła, najlepiej od rolnika obok, po sąsiedzku, tylko nas przed tym uratuje i innej właściwie recepty nie ma. Oczywiście można, próbując masę odmian gruszek czy jabłek, po prostu wybrać swoje ulubione. Na przykład do tego też jabłko Ligol się świetnie sprawdzi. I po prostu tego się trzymać, żeby wiedzieć, że właśnie to nam smakuje. Jabłka lekko nam się zapalają, ale właściwie o to chodzi. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda to na patelni. One są już troszkę zapalone i właściwie o to mi chodzi, żeby nie były, o tu już mamy bardzo, bardzo ładny kawałek, żeby nie były przesmażone do miękkości, ale żeby miały ładny, zgrillowany kolor. Bardzo ładne. Ok, ogień już troszkę zmniejszę i zaraz już będę powoli odchodzić od patelni. Oczywiście zerkając na nie, przygotuję pozostałe warzywa. Mamy jeszcze ogórka. Ogórek teoretycznie powinien być obrany. Podobno w skórce jest masa chemii, która nie jest nam zupełnie niepotrzebna. Moim zdaniem ładniej wygląda, więc wolę raczej ze skórką, natomiast fajnie jest to, jest go obrać tak, żeby było zdrowiej. Mamy sałatę, mamy ogórka, jabłuszka nam się robią i mamy komosę, która już czeka od początku programu. Tutaj, tak jak mówiłam, możemy ją zastąpić dowolnie każdą kaszą i też będzie ok. Ilości Wam nie podawałam, bo zależy, czy gotujecie to tylko dla siebie, czy gotujecie dla domowników. Można to później podgrzać i zużyć też do obiadu, więc myślę, że się nie zmarnuje. U mnie oczywiście zostanie jej dużo więcej i będę jadła jeszcze przez 2 dni. Kasze są zdrowe w ogóle. Polska jest przecież od zawsze właściwie bardziej stoi kaszą niż ziemniakiem, więc mamy fajne kasze i trzeba z tego korzystać. Chociaż komosa akurat nie jest najlepszym przykładem polskiej kaszy, bo chyba nie jest polska, ale też jest kaszą i ma masę wartości odżywczych i tutaj akurat w kwestii komosy też białka. Mamy sałatę, ogórka, jabłko. W tej chwili już poleję to sosem, dlatego że jabłuszko chcę, żeby było fajnie widoczne. Sos mamy gotowy.
tej chwili już wykorzystamy, jak tam Basiu, czy już mamy jabłuszka zgrillowane? Jabłuszka mamy, rozumiem, że dodaję je do sałaty teraz, tak? W tej chwili jeszcze nie, proponuję, jeżeli już masz je gotowe, zdejm na gdzieś tam obok, żebyśmy nie dodali ich od razu wprost z patelni, bo nam się zaparzy brzydko sałata będzie wyglądać, więc lepiej chwilę poczekać. Ja swoje już też zdejmuję, znaczy wyłączam. I chwilowo, tak jak mówiłam, chwilę odstawię, żeby... szukam do czego. Chwilowo odstawię. Można je troszkę przyprawić. Ja znowu wykorzystam sól ziołową. Minimalnie możecie to zrobić jeszcze na patelni. To jest produkt, który niewiele potrzebuje przypraw, ale fajnie, jeżeli coś się dzieje. Wrócę jeszcze do ciasta chwilę. Wyciągniemy czekoladę, już mam zrobioną. I to jest fajna konsystencja tej czekolady. Tutaj chodzi o to, żeby ona nie była zupełnie lejąca, całkowicie luźna, ale żeby faktycznie trzymała się kupy, jakkolwiek to brzmi, ale jednocześnie, żeby też nie była twarda. W tej chwili, w związku z tym, że ją rozrzedziliśmy, będzie się fajnie nam trzymać nawet na zimno, później po wystudzeniu będzie fajnie się trzymać, ale też nie będzie się kruszyć. Możecie polać sobie zygzaki. Wiem, że są raczej miłośnicy czekolady. Agata, tak, możesz polać tutaj dużo. Ci, którzy czekają na deser i nie mogą się doczekać właśnie tej czekolady, dajcie jej więcej. Pamiętajcie tylko, że później może wam się rozwalać, znaczy się rozlewać. Ja użyję na wierzch jeszcze chipsy kokosowe. Znowu reklama. Chipsy są o tyle, są mniej znane niż wiórki i uważam, że do tego typu rzeczy właśnie na wierzch wyglądają fajnie. Można jeszcze je sprażyć na patelni i wtedy są rzeczywiście fajnym elementem dekoracyjnym, ale i smakowym też. Ciacho już mam gotowe. Odstawiam, poczekajcie chwilę, jeszcze nie jedzcie. Odstawiamy do wystudzenia najfajniej, jeżeli będzie miało całą noc na wystudzenie. Jeżeli nie będziecie mogli się doczekać, z zamrażarki za około godzinę, może nawet nie całą, już można będzie szamać. Mamy kolejny komentarz od Ady, która mówi, że kilka razy próbowała ugotować komosę ryżową, ale była albo przegotowana i niesmaczna, albo niedogotowana i prosi, żeby podać jakieś wskazówki na ugotowanie pysznej komosy ryżowej. Przede wszystkim w momencie, kiedy puszcza takie białe wąsy, nie mam możliwości za bardzo, żeby wam pokazać z bliska, z tym, że komosa właśnie ma takie ziarenka, z których wychodzą białe ogonki. One nie od razu po wyjściu jest gotowa. Chwilę musimy poczekać. Dopiero gdzieś tam po kilku minutach od wyjścia wąsów będzie gotowa. Tutaj niestety czujność, Ada, czujność. Tylko to nas uratuje i faktycznie po prostu najlepiej tak, żeby wyszła za pierwszym razem, najlepiej stać nad nią i po prostu pilnować, żeby nie rozgotować, ale pierwsze 10 minut gotowania możesz sobie ją spokojnie zostawić, odejść i ona będzie, zajmie się sobą na początku, a później trzeba już uważnie pilnować. Ja już wyłożyłam jabłka na sałatkę. Posiekam do tego pietruszkę. Nie podawałam jej w składzie, podobnie jak przy burgerach, może być, nie musi. Tutaj też fajnie po prostu nada świeżości do jabłka czy też gruszki, zawsze pasuje pietruszka. Świeża pietruszka, moim zdaniem, ja ją uwielbiam i pasuje właściwie do wszystkiego. Więc tutaj myślę, że można dawać jej naprawdę na bogato. I nie zaszkodzi do jabłka, gruszki, ogórka, przepraszam, do jabłka, ogórka, sałaty, do musztardy pasuje idealnie pietrucha. Takim oto sposobem sałatkę mamy gotową. Czyżby jakiś komentarz?
Nie, ciągle tutaj do mnie piszą dziewczyny, które cię oglądają z Warszawy, z Gdańska, z Wyszkowa, że bardzo dokładnie wszystko tłumaczysz, więc ciężko tutaj o jakieś pytanie. Okej, no to w sumie chyba bardzo mi miło. Ja już przejdę do ostatniej właściwie czynności. Basiu, nie wiem, czy nadążasz, czy jeszcze gdzieś tam coś... Jestem cały czas z tobą. Okej, dobra. Ja już w międzyczasie, nie wiem, ten talerz być może nam wam zasłania, więc troszkę odstawię. W międzyczasie mam już wyciągnięty talerz do serwowania kotleta, który już czeka w piekarniku. Mam nadzieję, że wasze już też są okej. Wracamy do warzyw, które już miały trochę czasu, żeby sos nam wyparował, nie zupełnie, ale troszkę go jeszcze zostało. Jeżeli dobrze pamiętam, to ich nie przyprawialiśmy, więc proponuję spróbować. Próbowanie jest najlepszą częścią gotowania. I tak, tutaj jeszcze za bardzo nic nie dodałam. Tak jak mówiłam wcześniej, warzywa niewiele potrzebują, one się same obronią. Cukinię, jeżeli posolicie wcześniej, ona puści wodę, więc najlepiej jest przyprawiać bezpośrednio przed podaniem. Ja dodam właściwie tylko soli ziołowej i to wszystko. Jeżeli chcecie, dodajcie tutaj imbiru, kuminu, dodajcie troszkę cukru pieprzu, też da radę, papryka pikantna, ostra, chili. Ja w ogóle bardzo mało używam pieprzu, raczej właśnie pikantne papryki, które przy okazji nam podkręcają metabolizm i przy diecie warto o tym pamiętać. Warzywka kolorowe, ładne. Mam nadzieję, że u was też. Już będę wykładać. Także można już zwoływać mężów narzeczonych, chłopaków, dzieci i zaraz będzie szama. Okej. Okay. Słyszę dobijanie się do drzwi i zniecierpliwienie. A tam mama nic nie gotuje. Od razu idę po kotlety. One z jednej strony, z tej, którą w tej chwili mamy na górze po przewróceniu, są troszkę brzydsze, dlatego podamy je z tej strony. Oczywiście ja podaję tutaj w sposób trochę restauracyjny. W domu w zupełności wystarczająco będzie, jeżeli podacie to obok warzyw. Tu, jak to kucharze mówią, talerz robi robotę i to jest bardzo fajne. Z tym, że żeby mieć z tego pełny obiad, możecie dodać tutaj na przykład komosę, która wam została z sałatki. I myślę, że dla panów fajnie zastąpi kotlet uda mięso. Do tego mamy warzywa, kaszę, mogą też być ziemniaki, najlepiej opiekane, żeby zostało ich w nich więcej wartości odżywczych i mamy fajny, pełny obiad. Wcześniej wspominałam o tej prawie śmietanie bez deka mleka. Produkt wegański, który naprawdę rewelacyjnie udaje śmietanę. Tutaj oczywiście, jeżeli nie macie, fajny będzie sos jakikolwiek. Może być nawet ten do sałatki, który użyliśmy trochę, albo nawet jogurt naturalny trochę przyprawiony, może być z czosnkiem suszonym. Raczej małymi krokami proponuję przechodzić do tego fit, żeby się nie zrazić na początek. To, o czym nie pisałam, a co będzie bardzo fajne do tego, bardzo fajnie podkreśli nam smak, to są dwie rzeczy. Tutaj mam jeszcze końcóweczkę boczku z tofu. To na inny odcinek, bardzo fajna rzecz. I prażoną cebulkę. Jedno i drugie bardzo fajnie podbije nam smak tego. Poza tym będzie fajnie wyglądało. I dzięki temu, że śmietana jest, ta, którą użyłam, jest wegańska. Mamy tu, to
tak się zastanowiłam, tak. Mamy w 100% danie wegańskie, które spokojnie, fajnie da radę przy mięsożercach, które, jeżeli nie powiecie, że jest wegańskie, wcale można go o to nawet nie podejrzewać. Jeszcze troszkę sięgnę do serwisu, żeby ładniej wyglądało parę listków. Nie mówcie mężom, że to wegańskie. Powiedzcie, że po prostu przygotowałyście kotlety. Nie mówcie, że... Oczywiście nie mówię o weganach czy wegetarianach, bo oni jak najbardziej chętnie po to sięgną. Natomiast mówię o tych niedowiarkach, że może to być pyszne. Nie mówcie im, że to jest właśnie takie. Jeszcze zaraz wrócę do sałatki. Po prostu ja przynajmniej robię tak właśnie przy swoich mięsożercach. Najpierw mówię o tym, żeby spróbowali, a potem dopiero mówię, co to jest. To jest chyba najlepszy sposób, żeby po prostu się nie zrazić. Myślę, że Monika, możesz potwierdzić moje wymysły z ciast wegańskich. Jeżeli nie mówię, że to jest wegańskie, mówię to dopiero później, można się do tego przekonać. Tak, tak, potwierdzam. Sama przez długi czas nie mogłam się przekonać do tego typu smakołyków, ale to niczym nie odbiegła od takich tradycyjnych słodkości z cukrem. Mamy też kolejne komentarze od pani Katarzyny Sieńko, która twierdzi, że Gotuj z Open powinno wejść w stałą ofertę i może nawet wraz z gośćmi. Dalej ponowne pytanie od Ady, która tym razem porusza śmietanę wege, mówi, że ma w lodówce, ale boi się ją stosować do dań. I czym się ona różni od takiej normalnej śmietany? To zależy, Ada, jaką masz śmietanę, bo jeżeli masz tego typu, jak ja gdzieś tutaj miałam, to jest zastępstwo kwaśnej śmietany. Jeżeli masz tego typu, to właściwie możesz ją użyć w 100% dokładnie tak samo, jakbyś użyła zwykłej śmietany. Tutaj na kotleta, ale możesz dodać na przykład do tych warzyw, które masz mamy pod spodem, pod kotletem. Możesz użyć do mizerii. Ona jest o tyle fajna, że nie daje posmaku kokosa. Jeżeli masz coś, co jest na tłuszczu kokosowym, jako jogurt taki kokosowy, wegański, nie polecam do mizerii, raczej do płatków da radę czy do deserów, ale raczej zdecydowanie nie do rzeczy wytrawnych. Jeżeli masz w takich kartonikach, są też bardzo, znowu wrócę do Lidla, jeżeli masz taką śmietanę, tam są fajne zastępniki, jeżeli dobrze pamiętam, owsiane, na pewno sojowe. To są śmietanki, które zastępują nam śmietanki UHT, takie dwunastki na przykład, czy osiemnastki łaciate. I tego używamy do sosów. Ja osobiście jeszcze nie próbowałam tego ubijać i nie mogę powiedzieć, czy da się to ubić. Na pewno jako baza do sosów, do makaronu na przykład. Nie mówię o boczku, ale na przykład podsmażona tylko cebulka i właśnie ta śmietana, do tego boczek z tofu rewelacyjnie udaje carbonarę i naprawdę jest bardzo fajne i właściwie nawet ciężko się wyczuć ten smak, że to nie jest jednak zwykła śmietana i taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni w większości. Wracając jeszcze do sałatki, bo tutaj zagadałam się deserem i wykładaniem i nie dodałam sera. Ja, tak jak mówiłam, dodaję ser kozi znowu z Lidla, który uważam, że jest chyba najfajniejszym serem dostępnym. Oczywiście są też inne, jak najbardziej. Może nie wszędzie twarde są dostępne, ale można je znaleźć. Ja do tego jestem przekonana. Przede wszystkim jest bardzo dostępny. On jest w ciągłej sprzedaży Lidla i jest po prostu powtarzalny, jest fajny, dojrzewający, twardy, więc polecam. Jeżeli macie fetę... Mamy też kolejne pytanie, tym razem od Pauli. Brzmi tak. Podobno jedząc dania wege, trzeba jakoś dodatkowo uzupełniać białko w swojej diecie. Czy to prawda? I tak, i nie. Jeżeli jesteśmy na diecie całkowicie wegańskiej, to faktycznie to białko trzeba...
Może inaczej, będąc na diecie wegańskiej, jemy bardziej świadomie. Więc najczęściej nasze jedzenie mięsożerców, czy też nie, jest bardzo intuicyjne. I w momencie, jeżeli przechodzimy na wegetarianizm, weganizm, bardziej zwracamy uwagę na to, co jemy. Po pierwsze na składniki, jako ich jakość. Myślę, że Basia tutaj możesz potwierdzić, bio jednak rzeczy i eko dominują wśród wegusów. Zdecydowanie tak. Właśnie tak się też wydaje, że te osoby po prostu odżywiają się świadomie i rzeczywiście, jeżeli mówimy o diecie wegańskiej, to faktycznie tych źródeł białka jest niewiele, ale bez problemu można to zastąpić. Jeżeli mówimy o osobach trenujących, są też odżywki białkowe wegańskie, które swoją drogą polecam i mi osobiście zdecydowanie bardziej odpowiadają niż te od zwierzęce, niż te na mleku, w proszku i tak dalej. Więc polecam. Fajnie eksperymentować. Masę białka ma tofu, ma soja. Tofu, który oczywiście też jest na soi. Myślę, że jeżeli będzie kolejny odcinek, jeżeli uda nam się zorganizować, jeżeli z drugiej strony przedłuży się epidemia i będziemy robić, to nie wykluczam, że właśnie tofu zrobię, bo to jest coś, co... Swoją drogą zastanawiałam się, czy tutaj zamiast kotleta nie zrobić tofu. Osobiście sama byłam do niego bardzo sceptycznie nastawiona i właściwie była to bezsmakowa papka. Udało mi się go odczarować. W tej chwili bardzo chętnie go jem, ale trzeba go umiejętnie rzeczywiście przygotować, bo to jest specyficzny smak. Z jednej strony ma bardzo słaby swój własny smak, ale z drugiej strony nie każdemu to odpowiada i czasami trzeba trochę zabić albo właściwie dodać troszkę innego smaku. Ja już w międzyczasie trochę pozbierałam. Z ciastem troszkę oszukałam. To jest już moja wersja, którą miałam zrobioną wcześniej. Oczywiście ta dzisiejsza też już jest w miarę ok, z tym, że ciężko by mi się wyciągnęło. Jeżeli w domu ją sobie będziecie jeść łyżkami, to możecie już. Jeżeli macie troszkę cierpliwości, polecam troszkę poczekać. Sałatka jest już gotowa, kotlety też. Deser jest już gotowy i piękny. Koktajl mój jeszcze wytrzymał do końca. Jeżeli nie wypiliście go jeszcze w trakcie, to polecam zamieszać, bo jednak to są naturalne składniki, więc wszystko to, co było gotowe już, to, co było zblendowane, wszystkie warzywa, owoce są już na górze, więc wymieszajcie przed wypiciem i właściwie ode mnie to już wszystko, mamy ugotowane wszystko. Jak tam, Basia, twoje wrażenia, czy już udało ci się zrobić wszystko, czy udało ci się nadążyć i jak przede wszystkim ci smakują, czy już udało ci się coś podsmakować i czy ci smakuje? Ja mam osobnego degustatora i mówi, że pysz. Okej, nawet z selerem naciowym? Nie, selera spożywam sama. Okej. Myślę, że jeszcze będę was pytała później też w komentarzach, gdzieś tam będę zbierała opinie, czy się wam podobało, czy smakowało. Jeżeli próbowaliście też nadążyć, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nie, składniki macie wpisane w wydarzeniu. W międzyczasie na filmie się też pojawiały. Ilości jednak trzeba będzie wrócić do filmu, z tym, że już wiecie, na co zwrócić uwagę, co warto, co można pominąć. Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli cokolwiek jeszcze będę mogła, będziecie mieli jakieś pytania, będę odpowiadała później. I czy dziewczyny macie jeszcze jakieś pytania lub też Monia, czy doszły jakieś pytania z osób oglądających? Pytań nie ma, natomiast Adusia nam tutaj dziękuję za informację o śmietanie wege i pan Zbyszek mówi, że jest naprawdę świetnie, także naprawdę trzeba pomyśleć o kolejnym odcinku. Super,
Ja w takim razie na dzisiaj dziękuję. Przede wszystkim dziękuję jeszcze raz R&P New Media, dzięki którym nas widzieliście. To wszystko, co tam się dzieje z drugiej strony, to co wy widzicie. Oprócz samego gotowania to jest wszystko ich zasługa. Paweł, dziękuję jeszcze raz. I Renata też zresztą, bo twoja też masa pracy jest tutaj włożona. Dziękuję Górze Rowerskiej, bo właściwie na wspólnej trasie padł pomysł. Basia, Jacek, serdecznie dziękuję i mam nadzieję też, Basia, że wspólnie się fajnie gotowało. Monia, dziękuję ogromnie. Mamy dzięki tobie przepyszną kolację dzisiaj. Super. Monia, to dziękuję za speakerkę, bycie sekretarką, nie wiem właściwie jak to określić, ale sprawdziłaś się rewelacyjnie, świetnie wypełniając ten czas, kiedy mnie tutaj nie było i ewentualnie będąc naszym łącznikiem z widzami, także super rewelacyjnie. Mam nadzieję, że widzimy się następnym razem i że więcej będzie pytań. Też mam taką nadzieję. Chociaż Aga naprawdę... Nawet ja tych pytań nie miałam. Wszystko na bieżąco tłumaczyłaś, tak, ale chyba następnym razem musisz po prostu mówić mniej. Okej, dobra, będę mówić mniej, chociaż z góry miałam info, że najlepiej, im więcej, tym lepiej. Faktycznie chyba się za bardzo rozgadałam. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę dużo, dużo zdrowia, bo jest nam w tej chwili bardzo mocno potrzebne. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie będzie musiał zostać w domu już z przyczyn, znaczy może inaczej, może zostańmy w domu, żebyśmy nie musieli zostać w szpitalach i żebyśmy nie musieli ich okupować. Wspierajmy lekarzy, wspierajmy tych, którzy tak naprawdę są na pierwszej linii frontu. Pomagajmy im, stosujmy się do zaleceń, które w tej chwili wydają nam właśnie lekarze, rząd, bo... Czy się z tym zgadzamy, czy nie, mam nadzieję, że to nam właśnie pomoże. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o Open zawsze, czy to w czasie epidemii, czy bez. Jeszcze jedna rzecz. Zapraszam ogromnie serdecznie do składania zamówień na koszyki. Tutaj akurat już mówię bardziej do tych osób lokalnych, bo niestety do Hiszpanii, Norwegii, Niemiec tego nie wyślemy. Natomiast ci, którzy są u nas w Suwałkach, zapraszam na nasz fanpage. Tam jest lista dań, które przygotowujemy do odbioru w Wielką Sobotę. Myślę, że są fajne. Oczywiście są naturalne, domowe, przygotowane przez nas od podstaw. Tak jak macie tam wszystkie słoiczki, które są za mną. Wszystko jest całkowicie handmade'owe, homemade'owe, chociaż w firmie to jednak domowej roboty. I serdecznie zapraszam do oglądania. Zapraszam do zamawiania. Dzisiaj już nie przedłużam. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.